Witajcie w krainie składów! W kosmetykach są składniki bardziej i mniej lubiane. Uważam, że aby dobrze analizować składy, czy w ogóle dobierać produkty, ważne jest, aby bazować na faktach, a nie uprzedzeniach czy samym marketingu. Uważam, że jedną z grup najbardziej niezrozumianych substancji są silikony. Porozmawiajmy o nich w laboratorium. Chciałabym, żebyście poznali silikony trochę na nowo. To będzie podsumowanie tej grupy substancji na podstawie najnowszych badań i raportów. Nie będę Was na siłę ani przekonywać, ani straszyć. Jednak wokół nich narosło wiele mitów, które warto wytłumaczyć. Poznajmy więc fakty. Jeśli macie ochotę, zatrzymajcie na chwilę film i napiszcie, co myślicie o silikonach. Unikacie, lubicie, czy też nie zwracacie uwagi? A na koniec odcinka możecie napisać drugi komentarz w oparciu o informacje, które Wam przekażę. Sprawdzimy, czy coś w tym podejściu się zmieni, albo czegoś się dowiecie. Zaczynajmy! Co to są silikony? Są to emolienty, które tworzą na skórze okluzję, czyli taką ochronną powłoczkę. Nie mają zapachu ani koloru i są bardzo neutralne w tym sensie, że nie podrażniają i nie powodują alergii. Pozyskuje się je z krzemionki, a te z piasku. Poza tym silikony nie wchłaniają się w głąb skóry, ponieważ m.in. mają za dużą cząsteczkę. Rodzaje i funkcje silikonów. Warto wiedzieć, że silikon silikonowi nierówny. Mamy na przykład leciutkie silikony lotne, które dosłownie same znikają ze skóry czy włosów. Potrafią odparowywać nawet w ciągu kilku minut. Są też silikony nazywane olejami silikonowymi czy nawet woskami. Te są cięższe i przy ich używaniu należy pamiętać o dokładnym demakijażu twarzy. Dlaczego? Ponieważ znajdziemy je głównie w kryjących podkładach, tuszach do rzęs czy bazach wygładzających. Dodatkowo można na nie trafić w produktach do pielęgnacji, ale przeważnie w niewielkich ilościach. Wówczas sprawiają, że produkty lepiej się aplikują czy na przykład nie lepią się. W przypadku włosów to najczęściej sera zabezpieczająca końcówki. No i są jeszcze emulgatory silikonowe, które na przykład pomagają tworzyć emulsje. Silikony. Dla jakiego typu cery? Silikony są neutralne dla skóry. Nie podrażniają, nie alergizują i tworzą ochronną powłoczkę. Dlatego są dobrą opcją przede wszystkim dla bardzo wrażliwych cer czy alergików. To właśnie dlatego silikony znajdziemy głównie w dermokosmetykach. Są też często polecane przy różnych kuracjach dermatologicznych, ponieważ przez swoją neutralność nie zaburzają działania np. maści. Silikony, szczególnie te lżejsze, czasem mogą być też przydatne dla osób z trądzikiem, ponieważ są alternatywą dla olei i maseł roślinnych. Co prawda, oleje i masła są dla skóry bardziej korzystne ze względu na chociażby właściwości odżywcze, ale niektórym cerom trądzikowym może być trudniej je zaakceptować. Poza tym silikony mogą przydać się także cerze dojrzałej z drobnymi zmarszczkami czy nierówną strukturą skóry. Wszędzie tam, gdzie potrzeba optycznego wygładzenia. Z tego też względu świetnie sprawdzają się pod makijaż. Czy silikony blokują przenikanie substancji aktywnych? Absolutnie nie, a nawet wręcz przeciwnie. Silikony tworzą na skórze półprzepuszczalną powłoczkę, czyli okluzję. Zabezpiecza ona skórę przed czynnikami zewnętrznymi, ale także ogranicza przez naskórkową utratę wody. Oznacza to tyle, że silikony wręcz pomagają utrzymać te wszystkie substancje w skórze i mają działanie pośrednio nawilżające. Poza tym żaden składnik w kosmetykach nie ogranicza przenikania substancji aktywnych, bo żaden nie tworzy tak szczelnej okluzji. Szczelną okluzję można mieć przyklejając sobie folię do twarzy. Tak więc blokowanie przenikania substancji przez silikony to bardzo głupiutki mit, bo jest wręcz odwrotnie. Czy silikony są dopuszczane w kosmetykach naturalnych? Nie i wynika to z faktu, że nie są biodegradowalne, ale podlegają degradacji i rozpadają się na wodę, krzemionkę i dwutlenek węgla. Te lżejsze silikony potrafią rozpadać się nawet pod wpływem promieniowania słonecznego i tlenu. Mimo wszystko to nie jest typowa biodegradacja, bo biodegradacja polega na tym, że coś sobie te substancje zjada i w ten sposób następuje rozkład, a silikony rozkładają się pod wpływem innych czynników. Czy istnieją alternatywy dla silikonów? Alternatywą jest na przykład substancja o nazwie tripelargonin. Jest to emolient pozyskiwany z nasion ostropestu. Też daje uczucie miękkiej i wygładzonej skóry. A znajduje się na przykład w kremie bielendy z ceramidami. Za alternatywę uznaje się też na przykład bioferment z bambusa, ekstrakt z czerwonych alg, czy też pewne kompleksy. Czy silikony zapychają? Według badań nie mają takich właściwości, ponieważ nie utleniają się i mają za dużą cząsteczkę. Ale sama wiem, że nie każda osoba z trądzikiem lubi kosmetyki z ich zawartością.
Niekoniecznie musi to wynikać tylko z zawartości silikonu. Na działanie kosmetyków wpływa wiele czynników i mimo, że badania bronią silikonów, to no każdemu pasuje co innego. Jedni wolą naturalne kosmetyki, inni syntetyczne i to jest okej. Poza tym przeważnie inne silikony znajdziemy w pielęgnacji, a inne w tak zwanej kolorówce. W przypadku kosmetyków do makijażu te faktycznie mogą nasilić trądzik, ale znowu, niekoniecznie przez samą zawartość silikonów. Chociażby w podkładach może być więcej komedogennych substancji. A aby lepiej się pod tym względem zabezpieczyć, należy wykonywać dokładny demakijaż. Pamiętajmy też, że wypryski po użyciu kosmetyków to nie tylko zapychanie, czyli komedogenność, ale i aknegenność. I to są różne reakcje. Na przykład parafina też nie jest zapychająca, ale mimo to stwarza warunki do rozwoju bakterii odpowiedzialnych za trądzik. Jak zmywać silikony? Tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Pamiętajmy o dwuetapowym oczyszczaniu twarzy, a w przypadku włosów to raz na jakiś czas przyda się użyć mocniejszego szamponu. Jeśli chodzi o dwuetapowe oczyszczanie twarzy, to mam na myśli tutaj demakijaż i mycie. Czyli na przykład pierwszy etap to płyn micelarny, olejek, masełko do demakijażu, jakieś mleczko i tego typu rzeczy. Raczej nieczyste oleje, bo takich ogólnie do mycia nie polecam. A drugi etap to żel lub pianka. Czy silikony są bezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci? Tak, są bezpieczne. A jako dowód przedstawię Wam fakt, że silikony znajdują się też w preparatach np. na kolki u dzieci. Czy silikony blokują skórze oddychanie? Nie, ponieważ nie jesteśmy płazami. Oddychanie przez skórę jest często brane zbyt dosłownie. Poza tym silikony nie tworzą nieprzepuszczalnej okluzji. Nie są folią, nie są plastikiem. A część z nich nawet sama potrafi odparować ze skóry. Jeśli czujecie obciążenie, to może być wina źle dobranego produktu, a nie silikonu samego w sobie. Kremy na bazie olejów czy maseł też potrafią dać efekt obciążenia. Dlaczego niektórzy producenci kosmetyków chwalą się, że ich produkty nie zawierają silikonów? Bo ich nie zawierają? A tak serio, marketing jest wszędzie. Demonizowanie pewnych substancji też potrafi grać na czyjąś korzyść. To też jest jakaś strategia. W ten sposób producent może pokazać, że jego produkt jest lepszy. Tylko szczerze, to nie jest dobrze postrzegana praktyka i są zalecenia, aby takich sformułowań unikać. Dobry produkt powinien chwalić się tym, co ma i co może nas zachęcić, a nie tylko mówić, że czegoś tam nie ma. Ale to po prostu marketing, który korzysta z pewnej mody. Z drugiej strony też nie fajnie pokazywać, że przez mity ludzie boją się silikonów. Bo czasem tak, a czasem nie. Sama sięgam po kosmetyki bez silikonów, ale dlatego, że lubię, kiedy produkty bazują na olejach i masłach roślinnych, bo te działają na mnie lepiej. Są bardziej odżywcze, zawierają jakieś witaminy i zwyczajnie mnie ciekawią. Rezygnacja z silikonów w moim przypadku to po prostu kwestia preferencji. Jeśli silikon jest w jakimś produkcie, który lubię, to okej, nie przeszkadza mi to. A do czego zmierzam? Jeśli ktoś mówi, że nie chce jakiejś substancji w kosmetyku, to też ma do tego prawo. Czy to prawda, że silikony tylko udają, że działają? Chodzi tutaj o fakt, że silikony dają efekt zmywalny, czyli chociażby wygładzają skórę, ale tylko do momentu zmycia produktu. Do tego sam silikon nie ma właściwości odżywczych dla skóry. I tak, i nie. Przede wszystkim kosmetyk to jakaś mieszanka składników, a nie czysty silikon. Właściwości odżywcze i pielęgnacyjne mogą więc nieść inne składniki zawarte w produkcie. Więc to nie znaczy, że on nie będzie działał. Ekstrakty czy witaminy dotrą do skóry tak samo, a do tego silikon zapobiega utracie nawilżenia, co samo w sobie jest jakąś funkcją pielęgnacyjną. Co do zmywalnego efektu, to czasem takie szybko wygładzające kosmetyki są potrzebne. W końcu chodzi o to, aby czuć się dobrze. Makijaż też daje zmywalny efekt, ale o co innego w nim chodzi? Właśnie o to samopoczucie. Tak samo można odebrać wygładzające produkty. Zgodnie z tym, co powiedziałam na początku, dajcie znać, czy po tym odcinku zmieniło się Wasze nastawienie do silikonów. Może macie wobec nich jakieś inne obawy albo inne przemyślenia? Zapraszam do dyskusji! A jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji! Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!